Witam na kanale Karaś Team. Dzisiaj będzie recenzja kołowrotka Flagman Mascot 5000 FD. Zapraszam do oglądania. Kołowrotek Flagman Mascot 5000 FD. Plusem, tu dosyć szeroka rączka wkręcana na ten nagwincie. Do tego gumowany klip jeden, podobno samowypinający, zobaczymy, ja niech pokażę. Nie chcę złapać ostrości. O, gumowany klip, mamy go. Plusem, co jest, zobaczyłem w tym kołowrotku jeszcze, to jest to, że o, tutaj widzimy. W tym miejscu nie pozwala przykładowo, o, jest, widać, w tym miejscu nie pozwala żyłce wejść pod szpulę. Takie dwa ograniczniki z jednej, z drugiej strony, uważam, to kapitalna sprawa jest. Drugi klip jest też metalowy, podgumowany. No i co? Zobaczymy. Minusy to mówię, a minusy to może być to po prostu, że tu jest lekki luz na tej korbce, to jest minusem. Podczas na sucho, jak kręciłem nim, lekko szumiał, no ale nie spodziewałem się kołowrotka jakiegoś tam mega wypasionego, bo to jest kołowrotek tak naprawdę budżetowy. No i co, i zobaczymy, jak się dzisiaj sprawdzi w boju. Jedna rybka wpadła, no nie nagrałem, akurat przestawiałem kamerę, no i branie, co zrobić, nic się nie poradzi. Do tego wędka Dajwa Method Feeder Ninja 3.30. 80 gram wyrzutu. Żyłka Preston Reflow Power 0,23 mm. No i co, i lecimy. Za chwilę znowu pewnie będzie branie, także można ustawić aparacik. Zaczekamy. Co, jak wygląda moje stanowisko? Na Feeder Armie. Jest trochę tutaj niewydarzone. Jak się siada, to się strasznie buja. To musi być w powietrzu. Tutaj ten, w powietrzu musi być ten adapter, z tego względu musiałem dać go wyżej, żeby wędka była jak najniżej lustra wody, szczytówka. Dalej mamy tutaj palecik, Maros skisłe masło, kukurydza, Ringers 6, Chinkersy z Federbaita hybryda i Imago. Teraz w tym momencie mamy na Ringersa 6, za chwilę, za jakiś czas spróbujemy na hybrydę, bo ostatnio też tutaj się sprawdziło. Pie ładnie, chwileczkę zatapiamy, ten kabłąk. Zobaczymy. Tam zabranie. Kolejna mała rybka, karpik. Czarny, ładny. Ładny karpik wraca do wody zaraz. We'll be right back.
maleństwo się nam trafiło. Dziabnięty gdzieś chyba przez, nie wiem, chłopaka czy jakiś chory. Taki mały leszczyk na Ringersa nam się trafił. Wraca do wody. Już widać wszystko na feeder armię i na wprost. Dlaczego na wprost? Dlatego, że rzucam tutaj zaraz na lewo pod trzcinki i mi tutaj to teraz tak pasuje. Teraz moja opinia po dzisiejszym wędkowaniu kołowrotka Flagman Mascot 5000 FD. Uważam, że jest wart swojej ceny, mimo delikatnego luzu gdzieś tutaj na tej rączce. Klip gumowy sprawdził się znakomicie. Przy każdym rzucaniu nie wyczepiały się z klipa. Myślałem, że będzie z tym problem, ale nie, jest dobrze. Co więcej mogę powiedzieć, będziemy testować, dzisiaj wpadło 7 karpików, przed chwilą kolejny był, niestety nie mogę wszystkiego nagrać, bo tak naprawdę mam mało baterii w tym aparacie. Co, zobaczymy co tam dalej będzie, za chwilę kończę, bo końcówka peletu mi została. No i tak to wygląda, mimo tego luzu w tej korbce, wszystko jest dobrze, po prostu jestem zadowolony. Miałem na klipie gumowym, branie było, zeszło z klipa gumowanego i odjazd. Uważam, że kołowrotek z budżetu bardzo dobry. Polecam. Kończymy dzisiaj zasiadkę. Wynik 8 karpików, 4-5 spiętych, 3 leszczyki. Wszystko na metod feeder. Kończymy łowienie i moja ostateczna opinia o Flagmanie Mascocie Feeder 5000. Co mogę o nim powiedzieć? Szeroki uchwyt jak najbardziej na plus. Na plus szerokie pokrętło hamulca. Dodatkowo co się dowiedziałem. Ten cały tutaj turkus to jest wszystko plastik, jakiś tam, nie wiem, jakieś tworzywo sztuczne. Szpula aluminiowa. Rolka ceramiczna. Do tego dochodzi tutaj płytka szpula. Płytka szpula, myślę, że to będzie trochę problem, bo tutaj żyłka tak naprawdę wchodzi 0,23. Ale nawinąłem i no, uważam, że jest sztosik z tą żyłeczką tutaj. Rzuty są naprawdę bardzo dalekie. Koledzy dzisiaj byli wcześniej, testowali. Tak to wygląda. Materiał niestety dogrywam trochę później z drugiego wypadu, no bo po prostu baterii nie starczyło w aparacie i tak to wygląda. Co więcej mogę o nim powiedzieć? No ja uważam, że jak najbardziej za tą cenę polecam. Dodatkowo jeżeli ktoś przykładowo łowi typowo nadrygające szczytówki, potrafi sobie wypinać klip sam, nie ma z tym problemu, to nie jest mu ten kołowrotek potrzebny. Ale jeżeli ktoś przykładowo tak jak my wyjeżdżamy kilka osób, gdzieś na jakieś wypady i nie zawsze tej wędki pilnuję. Na gumowanym klipie sprawdzałem. Raz akurat miałem na gumowanym klipie, bo gdzieś tam przestawiałem kamerkę, wypięło się ładnie. Podczepiłem, myślałem, że tu będzie problem z tym, właśnie z tym podgumowanym klipem. Z tym gumowym tutaj będzie problem, bo myślałem, że przy rzutach będzie spadywać z tego. No, 5 rzutów ani razu nie spadło. Co, zobaczymy jak testy pokażą. Będziemy testować cały rok, zobaczymy co wypadnie, ale ja osobiście jestem mega zadowolony z tego kołowrotka. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Pozdrawiam.